Cześć! Jako, że mamy już bardzo świąteczną atmosferę, za kilka dni będą święta Bożego Narodzenia, stwierdziliśmy, że fajnie będzie nagrać się filmik o tym, jak wyglądają święta w Hiszpanii, ponieważ nie są one identyczne jak w Polsce. Dlaczego inaczej? Dlatego, że takim w Hiszpanii takim oficjalnym rozpoczęciem świąt jest dzień 22 grudnia, czyli dzień tak zwanej Loteria Nacional, to znaczy Loterii Narodowej. I tego dnia można zagrać o tak zwane El Gordo, czyli dosłownie grubasa, a tym grubasem są aż 4 miliony euro, także nagroda jest naprawdę bardzo duża i w związku z tym przyciąga wiele osób. Sama loteria też ma bardzo dużą tradycję, dlatego że pierwsze losowanie odbyło się w 1811 roku, także jak widzicie, trwa to już naprawdę dużo czasu. Ma też jeden nietypowy element, to znaczy brak takiego typowego prezentera i prezenterki, który odczytałby nam wygrane numery, tylko dzieci wyśpiewywują numerki wraz z wygraną kwotą. Zresztą zobaczcie sami, jak to wygląda. Bueno, bueno, bueno. 3347. 24 grudnia, podobnie jak w Polsce, jest takim ważnym dniem świątecznym, dlatego że tego dnia, tak jak u nas, rodzina zbiera się wokół stołu po to, żeby zjeść wspólnie taką uroczystą kolację. W hiszpańskich domach również wtedy dekoruje się choinkę, ale brakuje znanych Wam polskich tradycji, to znaczy nie ma czegoś takiego jak dzielenie się opłatkiem, nie ma na stole 12 potraw, są inne rzeczy. To znaczy, że na przykład 24 nie ma tej tradycji, która jest u nas, czyli tradycji postu, przez który my na Wigilię jemy właściwie same ryby. W Hiszpanii na wigilijnym stole może się pojawić również mięso wieprzowe, pieczone w piekarniku. Ale też tutaj chciałabym zauważyć jedną rzecz, że pod tym względem Hiszpania, a przede wszystkim Kanary, są bardzo zróżnicowane. I w zależności od rodziny, to co je się na Wigilię, może się bardzo różnić. I chociażby osoby, z którymi rozmawiamy, z którymi mamy kontakt, każda podała nam trochę coś innego, a te osoby mieszkają tylko w, powiedzmy, w promieniu jakichś 20-30 km od siebie, a już innego rodzaju dania pojawiały się na ich stole. I myślę, że po prostu w Hiszpanii jest, powiedzmy, większa dowolność tego, co możemy w ten dzień ugotować. Słyszeliśmy różne wersje, słyszeliśmy, że może być to królik, że może być to indyk, a niektórzy mieli tylko i wyłącznie owoce morza. Jeśli chodzi o typowe świąteczne słodycze, to tutaj tak najbardziej wyróżniają się turrones, polvorones, różne lokalne desery, ale o nich zrobimy osobny filmik i przetestujemy, czy są dobre. Ważnym elementem świąt, zarówno w Polsce, jak i w Hiszpanii, są kolędy. I te kolędy, tutaj bym powiedziała, że są trochę inne niż w Polsce, dlatego że po prostu, po pierwsze, one nie są takie, nie mają tego w większości oczywiście podniosłego stylu, taki jaki mają nasze kolędy, ale też zauważyłam bardzo dużo w ogóle motywów zwierzęcych, na przykład one opowiadają o różnych zwierzętach, które czekają na narodziny Chrystusa, na przykład osiołek, który idzie do Betlejem, albo ryby, które siedzą i piją w rzece. Autentycznie jest taka kolęda. Siedzą i piją i czekają na to, aż narodzi się Jezus. Grudnia jest też dniem świątecznym, podobnie jak 24 spędza się go z rodziną i w przeciwieństwie do 24 tutaj już wszystkie sklepy, wszystkie bary, restauracje, wszystko jest absolutnie zamknięte i raczej jest to czas typowo rodzinny.
a kto w Hiszpanii przynosi prezenty? No i właśnie okazuje się, że niekoniecznie Święty Mikołaj, tylko Trzej Królowie, czyli ta tradycja, która u nas jest typowo wigilijna, no jestem z Poznania, dla mnie jest to Gwiazdor, a nie Święty Mikołaj, przeniesiona jest na 6 stycznia. I też tak w sumie nas to trochę dziwi, ale jak dla mnie jest to bardzo logiczne, no bo w Biblii też osoby, które przynosiły prezenty, to wcale nie był jakiś przebrany na czerwono mężczyzna, tylko byli to Trzej Królowie. Także myślę, że ta tradycja ma ogromny sens. I tutaj też myślę, że w Hiszpanii możemy zauważyć jedną ciekawą rzecz, że oczywiście większość ludzi ma tych Trzech Króli, Reyes Magos, którzy przynoszą prezenty, ale w niektórych rodzinach mają albo Świętego Mikołaja jeszcze, albo jedno i drugie. Także ta kultura zachodnia jest na tyle, gdzieś tam na tyle silnie wpłynęła na kulturę hiszpańską, że czasami w niektórych rodzinach pojawia się również Święty Mikołaj, ale tradycja, tak jak powiedziałam, jest taka, że bardziej są to Reyes Magos. W Polsce po tych 3 dniach świątecznych mamy już koniec, czekamy tylko na Sylwestra, żeby się dobrze bawić, ale w Hiszpanii mamy jeszcze jedną rzecz po drodze, to znaczy 28 grudnia ma miejsce święto, które nazywa się Santos Innocentes, które tak na dobrą sprawę po polsku moglibyśmy sobie przetłumaczyć na Prima Aprilis. Czyli można być śmiesznym, można opowiadać jakieś żarty. To jest właśnie ta idea tego 28 grudnia, czyli zupełnie inaczej też niż u nas. To by było na tyle, jeżeli chodzi o hiszpańskie świąteczne zwyczaje. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. W następnym przetestujemy świąteczne hiszpańskie słodycze, a tymczasem do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!